dwa, trzy, lecimy! Czasem jak się zapomnę i spuszczę po sikach, odczuwam ból po stracie i wyrzut sumienia i myśl o suszy w Indiach, śmierci z odwodnienia. O, gdy szykuję śniadanie, to se o korkach słucham, jak kwiatek chuje w tych jebanych autach. Wsypuję do miseczki garstkę płatków zwykłych. Garstkę płatków miodowych. I garść owocowych. Garść kiełków i garść otra. Garść orzechów, włoskich życiasatych pustkawych, garstkę klofa. To wszystko razem czyni 7 garstek. Garść. O! Dziś właśnie kończą mi się płatki z kukurydzy. Wsypuję więc ich resztkę, licząc za pół garści. Biorę nową torbę, próbuję rozerwać, szarpię się z nią, mocuję wreszcie. Pęka z hukiem, jak papierowe torby strzelane w dzieciństwie, żeby kogoś przestraszyć. I wystrzeliwuję, pryska płatkami wokół, w zlew i na podłogę, płatki w całej kuchni. Ja pierdolę, kurwa! Zbieram po jednym płatku, z drugą stroną odmuchuję, wrzucam do miseczki, nikt się nie marnuje, nie znoszę marnowania żywności, z zasady. A moja żona? Była. Ciągle chleb wyrzuca. Zalewam lekkim mlekiem, dolewam go kapkę. I włączam telewizję. Chociaż jej boję. Znaczy nie mam cierpliwości żyć bez telewizji. Żeby nie jeść samotnie, jem z telewizora. No więc boję się włączyć TV przy śniadaniu, no bo boję się nadziać na obrady Sejmu. Na ten narcyzm wystąpień w ślepej zajadłości, bo od razu opuszcza mnie resztka nadziei. Kto ty jesteś, Polak mały? Jak znak twój krwawe gały? Te dzikie, szkliste oczy, jak gdyby z matejki, ta bełkotliwa, dziwnie popędliwa mowa. I od razu przerażam się naszej historii. Tej od Liberum Veto, poprzez Starkowice, komunizm i rozbiory, aż po stan wojenny i trwonioną bezmyślnie bieda demokrację. Boję się tej prywatnej niezgody i zdrady, tego co nam zostanie miast piór i miast roku. Boję się, że walczymy nie, żeby zwyciężać, lecz ginąć. I że jeśli już nawet zwycięstwo, to nic z niego poboju nie zostanie w walce. Że toniemy przy samiutkim brzegu. Boję się naszej przeszłej historii, przyszłości. Wszyscy wiedzą, że Rejtan leży u Matejki, że Poniński, że Wózki, Szczęsny Potocki zdrajcy. Ale Kołłątaj... Kołłątaj! Królowi podpowiada na ucho myśl o Targowicy. Jednoczymy się tylko, gdy lufa przyskroni. Potrafimy żyć w gorączce lub w podgorączkowym. Ten naród przy 36-6 się pożera. Łykam Bioksetin, polski prozak na chęć życia. Geriatis, nasienie starzenie. No tropie, lepsze funkcjonowanie metabolizmu mózgu, w szczególności zaś na zwiększenie skuteczności działania kręcomózgowie. Enkopirynę profilaktycznie i po bezskutecznym odkrzątnięciu matowości karła witaminę A plus D3, razem 4. Pramolan, kiedy łapie dołek. A, jeszcze aspirynę, tak na wszelki wypadek. No dziś w kiosku przede mną baba zaczyna kupować majtki, kurwa. Każe tamtej złapać gumkę, palcem zahaczyć i naciągać dość duże dla niej. A co rozciągnie, to ogląda się za siebie, jakbym ja miał wiedzieć, czy wlezł jej na dół. Ja pierdolę! Kolejka urosła aż do rogu. Te picze przychodzą do kiosku na występy, nie na zakupy. Nie się krzyczy. Nie lubi polskich prosów. No, to kupiłem wyborczo. W kuchni wyskakuje chleb z tostera. W czasie podczas, gdy się składa ostyga, szykuję sobie kawę do zalania. Ze słoja nabieram rozpuszczalnej mleki, pozwalając jej naturalnie osypać się z bryzenki utworzonej na łyżeczce. Nie zawsze chłopczyk powstaje symetryczny, bo też jestem zmuszony czasem nabrać kawy raz jeszcze, a czasem raz jeszcze, jeśli nadal bez rezultatu, to raz jeszcze. Czasem jedno ziarnko potrafi zepsuć symetrię kawowej górki i trzeba je delikatnie stryknąć bez gwarancji na końcowy rezultat. Wsypuję to wszystko do kubka, co tylko do kawy. Specjalnie kawiastego kawą, przeżartego z osadem, hodowanym mocami niemytnym. A i tak jeszcze kilka granulek dosypię, żeby część z nich objąć po namysłu mgnieniu. No i do nagłej mamy. Co? Bo mama słucha. Patrz,
Mamo, to chyba moja kawa, chyba moje. Ej, człowieku, trucizna. Będziesz z czemkiem na górę. Kawę wsypię, bo kubka to ciurkuje mleka. Ale uważnie, żeby przestać ciurkać, gdy tylko zniknie pod nim ostatnia z ciemnych gram. No i tak mnie zawsze korci, by dociurknąć krople. Żyję według zegarka. Wszystkie swe zajęcia staram się rozpoczynać o pełnych godzinach. W najgorszym razie o wpół. Wstawanie, pół ósmej. Gazetka pół dziewiątej, praca od dziewiątej. Obiad pół lub drugiej, herbatka pół trzeciej. I do niej coś słodkiego, a drzemka o trzeciej. Południowa kawa, pół do piątej, piąta. Przy niej reszta gazetki. Między zajęciami o wszystkich pozostałych i pełnych godzinach biegam do radia w kuchni słuchać wiadomości. Czasem pełne godziny złapią mnie przy siku, wtedy lecę wysłuchać i wracam do siku. Pół do ósmej, kolacja, zawsze przy dzienniku. Parę nie papierosów, po 22. Po 11, mycie. Pół 12, łóżko. Zakładam okulary, przeglądam gazetę. Mam na przejrzenie prasy równo pół godziny, od za 5, pół 9 do za 5, 9. O, mój znajomy umarł. Lepiej mi przez chwilę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tak, jeszcze tu chyba jeszcze tu rodzinne zdjęcie wam się.